inaczej program Rodzina 500+, który zaprezentowała nasza kandydatka na premiera, pani Beata Szydło. To jest ta zapowiadana ustawa, o której zapewne wielu z Państwa słyszało, o pomocy dla polskich rodzin na dzieci, na drugie i kolejne dzieci, również w niektórych wypadkach na dziecko pierwsze. My uważamy, jako Prawo i Sprawiedliwość, że polskim rodzinom jest potrzebna pilna pomoc, która pozwoli w godnych warunkach rodzić i wychowywać dzieci. Jeżeli nie będzie dzieci, to truizmem jest stwierdzenie, że wszystkie systemy emerytalno-rentowe sobie po prostu nie poradzą. My mamy system emerytalno-rentowy solidarnościowy, solidarności pokoleń. Nie ma nowych roczników, nie ma nowych pokoleń i nie będzie również emerytur i rent dla pokolenia starszego. To jest proste i myślę, że to jest podstawa zrozumienia naszej troski o polską rodzinę. Jest też również smutnym, a ciekawym wydarzeniem. Niedawno Gazeta Wyborcza, która zwalcza Prawo i Sprawiedliwość, podała, że na Wyspach Brytyjskich najwięcej kobiet z imigrantek rodzą Polki. Przed Hinduskami, przed kobietami z Pakistanu, z Bangladeszu, które są kulturowo przygotowane i przekonane do tego, żeby rodzić wiele dzieci, to Polki rodzą najwięcej dzieci. Co w takim razie jest powodem, że dziewczyny wyjeżdżające z Polski do Wielkiej Brytanii rodzą dzieci, a te, które tu pozostają, siostry tych, które wyjechały, dzieci nie rodzą. To nie jest tylko moda, to nie jest tylko, jak się próbuje przedstawić, wpływ kultury masowej, swobodnego życia, wolnego seksu, życia bez zobowiązań, ale to są również problemy materialne, w jakich znajdują się polskie rodziny. Zapewnienie stabilności materialnej i pomocy dla dzieci również może doprowadzić do tego, że wiele młodych par, wiele młodych małżeństw, które opóźniają rodzenie dzieci, a myślę, że jest to potrzeba każdego dorosłego człowieka, zdecyduje się na te dzieci. Polska, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tak zwany współczynnik dzietności, który mierzy się zastępowalność pokoleń, ilość rodzących się dzieci, jest na szarym końcu na świecie. Na 220 parę krajów na świecie Polska jest na 5. czy 6. miejscu od końca w ilości rodzących się dzieci. Ten współczynnik dzietności, czyli ilość dzieci statystycznie przypadających na jedną dorosłą kobietę między 15 a 49 rokiem życia, żeby następowała naturalna wymiana pokoleń, musi wynosić 2,10–2,15, bo nie każdy może mieć dzieci, są osoby konsekrowane, które nie mają dzieci, są różnego rodzaju problemy chorób cywilnych. Ostatnie lata pokazują wyraźnie, że Polaków ubywa, nie tylko ze względu na wyjazdy zarobkowe za granicę, ale również ze względu na właśnie rodzącą się małą ilość dzieci. My chcemy to zmienić. Dlatego przedstawiamy Państwu ustawę, która została zgłoszona do Sejmu. Mamy nadzieję, że Sejm zajmie się ją jeszcze na 3 ostatnich posiedzeniach, które do końca tej kadencji będą miały miejsce. Jeżeli nie, to ta ustawa będzie powtórzona w następnej kadencji Sejmu, bo jest to ustawa historyczna, ustawa, która daje szansę na wybrnięcie z tego błędnego koła, w jakim znalazła się polska demografia. Zakładamy, że dzieci to nie jest tylko koszt. Każdy z rodziców wie, ile kosztuje wychowanie, przygotowanie do życia, alimentowanie dzieci. W związku z tym trzeba pomóc rodzinom. To nie jest tylko koszt, to jest znakomita inwestycja. Bo jeżeli pomagamy rodzinom, które, jak już wspomniałem, opóźniają rodzenie dzieci, to pomagamy sobie, pomagamy całemu społeczeństwu. Ta ustawa przewiduje wypłatę zasiłku wychowawczego, tak to się będzie nazywało, zasiłek wychowawczy, na drugie i kolejne dzieci we wszystkich polskich rodzinach, 500 zł miesięcznie, do ukończenia 18 roku życia. Natomiast w rodzinach najuboższych, w szczególności to są rodziny ludzi bardzo młodych, często studentów i uczniów, ale również rodzin, które nie mają pracy, ta pomoc będzie przysługiwała również na pierwsze dziecko, które jest w rodzinie. Granicą, którą zaproponowaliśmy, jest dochód 800 zł na osobę w rodzinie. Poniżej tego dochodu 800 zł na osobę w rodzinie będzie również przysługiwała pomoc, te 500 zł miesięcznie na każde dziecko, również na to pierwsze. W rodzinach z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie są zdecydowanie wyższe koszty,
koszty lekarstw, rehabilitacji, pewnych dodatkowych działań, które z dzieckiem są związane, ten dochód będzie wyższy, 1200 zł na osobę. Poniżej tego dochodu również będzie te 500 zł na dziecko przysługiwało. Uważamy, że jest to sprawiedliwe, jest to uczciwe. Ustawa, ja rozdam tę ustawę, kto będzie chciał się z nią zapoznać, również naszych gości, do tego zapraszam, jest bardzo szczegółowa. Ona określa zarówno tryb, rozpatrywanie wniosków, instytucje, organy, które będą się tym zajmowały. Bardzo krótko powiem. Wypłata tego zasiłku wychowawczego będzie odbywała się poprzez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na wniosek rodziców, obojga rodziców, jednego z rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych opiekunów dziecka, bo mamy w naszych rodzinach ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to, kto się zajmuje i opiekuje dziećmi. Więc na wniosek wójt, burmistrz lub prezydent na podstawie zaświadczeń, bądź w niektórych przypadkach oświadczeń dokumentujących dochody w rodzinie, ilość tych dzieci, określi, czy należy się to wsparcie finansowe w przypadku pierwszego dziecka, w przypadku drugiego i kolejnych. Dochody nie mają szczególnego znaczenia, niektórzy nam to zarzucają, ale nie chcemy tutaj grzęznąć w jakieś procedury biurokratyczne. Uważamy, że jest to potrzebne. W przypadku rodzin, gdzie rodzice bądź opiekunowie są za granicą, zdarza się również, że dzieci są za granicą, to decyzję o tym, czy zasiłek wychowawczy się należy, czy też nie, będzie podejmował marszałek województwa, bo on dysponuje pewnymi narzędziami, które pozwolą sprawdzić, czy na to dziecko nie jest pobierany zasiłek za granicą na przykład. I wtedy podejmuje decyzję i ta decyzja jest wykonywana przez organ właściwy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Proszę Państwa, oczywiście obawiamy się, że mogą być nadużycia, że mogą ubiegać się rodziny, które mają wysokie dochody, ale to wszystko, tak jak i w tej chwili, w ramach systemu opieki społecznej może być problemem, ale sądzimy, że ośrodki pomocy społecznej, wyspecjalizowane również w prowadzeniu wywiadów środowiskowych, organy właściwe, które mogą wystąpić do rodziców o przedstawienie precyzyjne swoich dochodów, by sprawdzić, czy tu nie następuje jakieś nadużycie, mogą sprawić, że ten system będzie obiektywny. Zresztą, jeżeli go nie wprowadzimy, to też nigdy nie będziemy wiedzieć, czy będą osoby, które nadużywają, które będą chciały wyłudzać pieniądze. Myślimy, że takich ludzi nie będzie dużo, ale system, który w tej chwili już obowiązuje, pozwala weryfikować również tych, którzy ubiegają się o świadczenie. Słyszę często głosy, że w rodzinach patologicznych, w rodzinach zdemoralizowanych, te pieniądze mogą nie trafiać na pomoc dla dzieci. No jest taka obawa. To niewątpliwie każdy, kto realnie patrzy na życie, może takie przykłady zapewne gdzieś dostrzec. Ale w takich przypadkach, kiedy te środki nie byłyby przeznaczane na pomoc dla dzieci, na to, by w sposób odpowiedni im pomóc, to będzie możliwość również wsparcia dla dzieci w naturze, w wykupieniu obiadów w stołówce, ubrań, odzieży, obuwia, wyprawki szkolnej. Możemy to w jakiś sposób, podobnie jak zresztą w tej chwili system opieki społecznej może to czynić. Zamierzamy to wprowadzać. Proszę Państwa, na to liczymy, że w budżecie państwa na rok 2016 będzie potrzeba około 21 miliardów złotych. Trudno powiedzieć, ile osób do końca będzie chciało z tego skorzystać, ile będzie zweryfikowanych, ale do takiej kwoty jesteśmy przygotowani. Uważamy, że jest to możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa. Niezależnie od tej ustawy, Prawo i Sprawiedliwość będzie wprowadzało szereg ustaw, które mają zwiększyć dochody budżetu, m.in. opodatkowanie podatkiem obrotowym, sieci supermarketów, wprowadzenie podatku bankowego, a przede wszystkim uszczelnienie
systemu podatkowego. Nie muszą się obawiać ci, którzy prowadzą działalność w sposób legalny, którzy uczciwie płacą podatki, ale myślę, że będą się obawiali ci wszyscy, którzy oszukiwali, okradali w postaci różnego rodzaju afer, o niektórych wiemy, innych nie znamy, nie odprowadzali podatków. Uszczelnienie systemu może przynieść dziesiątki miliardów złotych rocznie. I nie chodzi o to, by straszyć ludzi, tych, którzy uczciwie prowadzą swoją działalność, ale chodzi o to, by przestępcy zaczęli płacić podatki tam, gdzie muszą. Nie mogą być również ucieczki do rajów podatkowych, zarabianie w Polsce, a płacenie symbolicznych podatków na Antylach Holenderskich, czy Kajmanach, czy innych rajach podatkowych. Ta ustawa ma być historycznym krokiem dla pomocy dla polskiej rodziny. Również zapisaliśmy w tej ustawie, że co dwa lata Rada Ministrów dokona przeglądu zarówno progów upoważniających do tego świadczenia. Mam nadzieję, jestem optymistą, że Polacy będą lepiej zarabiali, że zamożność ich będzie rosła i może mniej osób będzie potrzebowało korzystać z tej pomocy dla dzieci. To Rada Ministrów będzie określała, jakie progi będą obowiązywać i ile ten zasiłek będzie wynosił. Może będzie trzeba go podnieść, może skorygować. Od tego jest Rada Ministrów, która opierając się na danych statystycznych, na danych instytutów naukowo-badawczych, co dwa lata w okresach dwuletnich będzie tego typu analizy dokonywała. To jest ważny krok dla pomocy polskiej rodzinie, dla pomocy polskiemu społeczeństwu, byśmy nie musieli być skazani na imigrantów, na ludzi innych kultur, którzy musieliby ratować rynek pracy w Polsce. Jest potrzeba pomocy dla dzieci. Koszty są znane, przede wszystkim przecież dostrzegamy i problem biedy. Urząd Statystyczny wyraźnie pokazuje, że rodziny wielodzietne są często w skrajnej biedzie. 27% rodzin z trójką i większą ilością dzieci jest w skrajnej biedzie w Polsce. Naszym obowiązkiem jest tym rodzinom, które biorą na siebie ciężar rodzenia i wychowywania dzieci, pomóc. To nie jest tylko ich korzyść, to jest korzyść całego państwa. Dzieci są naszym skarbem i my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy ten skarb ratować, chcemy go wspierać. Dziękuję, że Państwo wysłuchali tej krótkiej informacji, ja rozdam materiały. Natomiast głównym tematem dzisiejszej naszej konferencji są sprawy dotyczące polityki mieszkaniowej, działań władz miasta, pana prezydenta Malinowskiego, różne sprawy, z którymi mieszkańcy zwracają się do państwa radnych, również i do mnie z częścią tych spraw, jako do posła z tego terenu przychodzą. Nie może być tak, że w sprawach ważnych, że dla obywateli ludzie są lekceważeni, władze samorządowe nie podejmują działań, lekceważąc tych, którym przecież ślubowali służyć. Aby ta rodzina miała jak najwygodniejsze, najlepsze warunki tu u nas na miejscu w Mniszy Guźniowcu. To, co dzisiaj nas tutaj sprowadziło w to miejsce, zorganizowanie dzisiejszej konferencji poświęcone jest także istniejącym realnie problemom mieszkaniowym w mieście Guźniowcu. Istniejącym realnie problemom mieszkaniowym w Guźniowcu i nadzorowi, jaki sprawuje samorząd nad tymi sprawami. Nadzorowi, myślę tutaj oczywiście o organie wykonawczym, o panu prezydencie, który także nadzoruje pracę podległych mu spółek, a mianowicie Miejskiego Gospodarstwa Nieruchomościami i GTBS-u w Guźniowcu. Chcielibyśmy także dzisiaj podjąć pewien temat, który znajdzie się w porządku obrad tej sesji specjalnej. Jest to temat, który dotyczy także zorganizowania schroniska dla psów. Ale zaczniemy od tematu lokatorskiego, tematu mieszkaniowego. W zasadzie chcielibyśmy dzisiaj poruszyć trzy kwestie mieszkaniowe, trzy zasadnicze kwestie mieszkaniowe. Bardzo serdecznie chciałbym powitać osoby, które można potraktować i nazwać poszkodowanymi w tym kontekście tych zdarzeń, które miały miejsce. Witam także pełnomocników i osoby, które sprawują pewne takie role pośredniczące w kwestiach prawnych, w pisaniu pism i tak dalej.
I zacznę może od przykładu państwa kędziorskiej, który jest, no, którzy mieszkają przy ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Państwo kędziorscy, w zasadzie główny najemca lokalu, otrzymał lokal z tak zwanej listy komunalnej. Otrzymał pierwsza jego decyzja dotyczyła umowy najmu na czas określony. Jest to rzecz kuriozalna, dlatego że nie jest to ani lokal socjalny, nie jest to ani lokal zakładowy i pomimo tego MPGN w Grudziądzu uznał, że temu panu jak gdyby przydzielił umowę najmu na czas określony. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorskich w zasadzie nie można w tym przypadku takiej umowy zastosować. Ta umowa w naturalny sposób wygasła w czerwcu tego roku. W konsekwencji tej umowy nawet na wniosek najemcy głównego nie przedłużono do dnia dzisiejszego. Ta rodzina dzisiaj ośmioosobowa, która zamieszkuje lokal o powierzchni 70 kilku metrów, 103 metry, przepraszam, około 103 metry kwadratowe, dbająca o ten lokal, która wyremontowała samodzielnie ten lokal, poniosła bardzo dość duże koszty przy remoncie, kilkanaście tysięcy złotych, bo i wymieniła drzwi, posadzki, porobiła gładzie. Dba o ten lokal, zgłasza wszelkie problemy techniczne, niestety jest bardzo źle traktowana przez spółkę miejską. Prezes MPGN-u nie przedłużył umowy najmu państwu kędziorskim. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tu wstępnie narusza artykuł 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, dlatego że państwo nie spełniają żadnego z tych kryteriów, które mogłoby jak gdyby powodować takie zachowanie prezesa MPGN-u. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi, nie wiadomo, czy jest to zwykła złość prezesa, czy są to jakieś kwestie z przeszłości, które spowodowały takie zachowanie i taki skutek. Państwo kędziorscy mają z tego tytułu oczywiście naturalne problemy związane także z uzyskaniem i dodatku mieszkaniowego, nawet z zapłaceniem zwykłego mandatu, który niestety, ale dzisiaj wymaga formy gotówkowej w przypadku braku adresu zameldowania. Nie mówię już o braniu kredytu w banku, o wielu, wielu sprawach, które niestety, ale dzisiaj wymagają podstawowej rzeczy, jaką jest adres zameldowania, stałe miejsce pobytu, póki co jeszcze nie jest konieczne i wymagalne. Drugim przykładem, który chcielibyśmy także omówić dzisiaj, jest przykład pana Pyrzeskiego z ulicy Rybackiej. Przykład pana Pyrzeskiego z ulicy Rybackiej dotyczy no, sytuacji, no, powiem szczerze, dramatycznej, a mianowicie to, że to, co dokonał MPGN, jest naszym zdaniem niewyobrażalne. Pan Pyrzeski w okresie letnim ma taki swój czas, że przebywa na działce, którą posiada i czas spędza na działce. No, Z tego względu on po prostu nie przebywał w lokalu przy ulicy Rybackiej. MPGN, wiedząc o tym doskonale, dokonał, powiem wprost, włamania do tego lokalu. No, na podstawie wyroku. Dokonał włamania do tego lokalu i przejął ten lokal, chociaż procedura jak gdyby jeszcze, która trwa, związana jest z pewnym długiem, który ciąży na panu Pyrzeskim, jest w toku, to pomimo tego nie miał ani też żadnego upoważnienia prawnego, nie było nakazu eksmisji, nie było w zasadzie żadnego konkretnego, żadnej decyzji prawnej, która obligowała do takiego działania. Prosiłbym tutaj o wyjaśnienie, może korzystając z okazji, pana mecenasa, który jest pełnomocnikiem pana Pyrzeskiego, przedstawi konkretne fakty, jak one... Panie Pyrzeski, panie klientem, to znaczy sprawa jest o tyle kuriozalna, że tak na dobrą sprawę, jest to właściwie fragment większej całości. Od tego czasu mam do czynienia z taką sytuacją, że poznawania sądowe w zasadzie od samego początku do finału, polegającym w tym przypadku bardzo szybko sprawie pod tytułem eksmisja, rozpoczynają się i kończą w zasadzie bez udziału strony zainteresowanych, czyli podwalego. Dlatego, że system tej chwili doręczania korespondencji przez Impost, bo on ma monopol na doręczanie korespondencji sądowej, powoduje, że można w taki sposób skuteczny, w cudzysłowie, doręczyć sobie korespondencję, że praktycznie osoba zainteresowana nie wie w ogóle toczącym się postępowanie. Ja mam bardzo wiele interwencji, bardzo wiele sytuacji tego rodzaju, że ludzie bardzo zdziwieni dowiadują się w ogóle o tym, że coś się działo, jakiś się proces toczył, zajęcia świadczenia emerytalnego przez komornika, który informuje, że na podstawie naprawdę zapłaty wyroku, sygnaturka, postanowienia sądu o klauzuli wykonalności powoduje, że taką i taką kwotę będzie potrzebne ze świadczenia czy z wynagrodzenia. Oczywiście w tym wypadku ZUS bardzo oszczędnie realizuje rozwiązane polecenia komornika odnośnie gwiazdy trudności. I zaczynamy wtedy szukać w ogóle, co się dzieje, że ktoś jakikolwiek wód posiada, on ich egzekwuje, ludzie nic nie wiedzą.
taką sprawą odpryskową jest kwestia przedziałania sądów elektronicznych w Polsce. Do udziału pierwszego w Lublinie, słynnego, o którym wszyscy wiemy, gdzie w zasadzie na dzisiaj jeszcze, mimo proponowanych zmian, jest tego typu sytuacja, że wierzyciel może dobrowolną osobę w zasadzie w Polsce wskazać kwotę długu i w żaden sposób nie musi uzasadniać dowodowo na tym etapie, że w ogóle cokolwiek ktoś komuś jakieś pieniądze winien, jakiś tam kredyt niespłacony, jakieś inne świadczenie itd., itd. To się odbywa na tej zasadzie, że nakaz zapłaty jest wydawany, następnie wędruje do dłużnika, który teoretycznie ma możliwość, jeżeli otrzyma ten nakaz zapłaty, zrobić sprzeciw od tego nakazu zapłaty i wtedy sprawa trafia do sądu gruzińskiego, w tym przypadku właściwego dla miejsca zamieszkania. I z mojego doświadczenia wynika, że właściwie na 100% spraw, kiedy udało się ten sprzeciw zrobić, i w tym momencie wierzyciel w ogóle powoduje, że wycofuje pozew i w ogóle sprawa się nie odbywa w gruzińcu. Nie ma takiej potrzeby, bo cofnięto to pozew. Jeżeli natomiast w wielu przypadkach się dzieje tak, że doręcza się z reguły pod adresy, pod którym ten osobnik już dawno nie zamieszkuje, adres nieaktualny, wraca to jako doręczone, bo tam przecież jest jedno awizo, drugie zgodnie z procedurą, prawda, trwa to, wraca to, akta sprawy, patrzę, znajduję, rzeczywiście sprawdzam to, bo trzeba przez internet to sprawdzić na podstawie hasła, które się otrzymuje, że zostało to nie odebrane, natomiast było zaadresowane jakoby prawidłowo. Potem jest druga procedura, danie klauzuli wykonalności, w konsekwencji ta sama procedura próby doręczenia, niby próby powtórne doręczenia i wraca to znowu jako doręczone i mamy kwestię prowadzonej egzekucji. I to jest problem właściwie, powiedział, ogólnopolski i czas, żeby ta sytuacja się zmieniła, dlatego że nie może być tak, żeby po prostu, no nie wiem, losowo wybierano, bo trzeba w ten sposób, jeszcze powiem tak, firmy windykacyjne skupują hurtowo od banków na przykład jakieś tam niespłacone, powiedzmy, kredyty. Są to często kwestie przedawnione sprzed wielu, wielu lat, nie do końca prawdziwe, niewłaściwe kwoty i w zasadzie jest tak zwany wyciąg tylko, powiedzmy, no nie wiem, z rejestru banku, gdzie się poda jakąś kwotę. Strzela powiedzmy 300 zł. Na tej podstawie firma windykacyjna przyjmuje tylko taką informację i występuje z nakazem zapłaty i ten Wydział Prawniczy w Lublinie, Lublin Zachód wydaje ten nakaz zapłaty. Także ten problem po prostu absolutnie pozbawia w zasadzie tak na dobrą sprawę możliwości zgłaszania sprzeciwu i dochodzenia swoich należności. Przed kilku dni miałem taką sytuację, powiem, gdzie również wpłynął taki nakaz zapłaty, a został doręczony tym razem prawidłowo. Na skutek wniesienia sprzeciwu była informacja, że pozew został wycofany i właściwie tematu nie ma. Nie ma sprawy. Okazało się, że dług nie istniał. Ten dług w ogóle nie istniał, się okazuje, albo został na przykład uregulowany. Ale to tylko tak na marginesie, natomiast wracam tutaj, ale wracam do ludzi, dlatego wiem, on poście, dlatego że dla mnie jest rzeczą niezrozumiałą, że wobec tylu nieprawidłowości, które funkcjonują w tym momencie, że sądy korzystają, że tak powiem, z usług impostu. To są rzeczy bardzo istotne i uważam, że co by nie powiedział poprzedni doręczyciel, to znaczy kiedy ta poczta polska doręczała, owszem, ja miałem zastrzeżenie również co do sposobu doręczenia, ale nie było takich sytuacji, żeby od samego początku do końca w zasadzie adresat nie był skutecznie poinformowany o toczącym się postępowaniu. Przykład pana Pyrzewskiego wskazuje na to, że sprawa się rozpoczęła w zasadzie od kwestii związanej z opróżnieniem lokalu. I 5 czy 6 pism się okazuje, że było doręczone w ten sposób, że było doręczane pod adres, tak jak został podany, czyli to była ulica Rybacka 41B przez 6. Za każdym razem jest zwrotka, że pan Pyrzewski jakoby nie podjął tej korespondencji, ponieważ no, nie było go w miejscu zamieszkania. Więc było wspomniane zostawione awizo. Z tego, co byliśmy cały czas w kontakcie, to prosiłem pana Pyrzewskiego i wiem, że to robił, non-stop, dzień w dzień sprawdzał, wyczulony na to wszystko, sprawdzał, czy rzeczywiście korespondencja trafia, nie było nic, tak na dobrą sprawę. Nie przychodziły żadne zwrotki, które pozwalały odebrać w późniejszym terminie korespondencję. Jednego pięknego dnia się okazało, że była też taka sytuacja, że w zasadzie awizo leżało pod drzwiami, jako forma doręczania, no nie wiem, no na wycieracie przed drzwiami prawdopodobnie. Więc myśmy również działaliśmy, byliśmy w InPoście, tam też działamy, składamy tam różne reklamacje, prawda, które są dziwnie jakoś załatwione, ale prawie w chwili jest stopu. I odnoszę wrażenie, tak jakby sądy były zainteresowane tym, żeby taki sposób doręczania, no patologiczny, był kontynuowany.
No bo w zasadzie to jest ochrona podstawowych praw, pod tym ochrona swoich interesów przed sądem. Kiedy praktycznie się pozbawia tej możliwości, to jest zagrożenie no, dość istotne. Tutaj, jeżeli mówimy o sytuacji no, podstawowego dobra człowieka, jakim jest prawo do lokalu i zamieszkiwanie w tym lokalu, to jeżeli się uderza w te podstawy, to w zasadzie to ludzie są tragedie, to są dramaty. To są dramaty. Tutaj, żeby było zabawniej, to sprawa się rozpoczęła też od tego, że w pewnym momencie ktoś padł na taki genialny pomysł, że na przykład próbował doręczyć korespondencję na ulicę Rybacką 41 przez 6. No taki drobiazg, prawda? Niby to była pomyłka. Problem polega na tym, że tutaj trzeba będzie jeszcze do tego domalować, że to jest 41B. Więc na skutek jednego z wyjątkowych sytuacji, kiedy udało się panu, jeszcze zanim ja podjąłem z panem współpracę, odebrać korespondencję, bo złożyłem zażalenie do sądu, sąd okręgowy uchylił to, przekazał do mojego rozpoznania i nakazał adresować tak, jak jest dokładnie, czyli tą literką B. No i się wydawało, że od tego momentu będzie wszystko ok z tą korespondencją. W związku z tym ta korespondencja rzeczywiście była następnie adresowana 41B mieszkania 6, ale cała korespondencja wracała jako niedoręczona. W momencie, kiedy wziąłem pełnomocnictwo, okazało się, że, tak powiedzmy, że to był, nie wiem, czwartek, że w środę zapadł wyrok zaoczny w tej sprawie. O czym w ogóle pan Pyrzewski nie wiedział? Wyrok zaoczny, który opiewał, że ma nastąpić opróżnienie lokalu mieszkalnego przy Rybackiej 41B przez 6. Złożyliśmy od tego odwołanie, bo tylko to mi się udało zrobić, dlatego że apelacja, tylko że było to powiedzmy doręczone. Sąd okręgowy w Toruniu utrzymał ten wyrok zaoczny w mocy. Następnie, to znaczy powiem jeszcze w ten sposób, że o dziwo, to nie jest przypadek w moim pojęciu, dlatego że korespondencja nieistotna, drobna, która nie stwarzała możliwości składania jakichkolwiek środków odwoławczych, o dziwo, raz czy dwukrotnie była doręczona. To znaczy była wiza ok, było włożone, pan Pyrzewski to odebrał, ale to nic nie wnosiło w sensie możliwości, nie wiem, apelowania, składania zażalenia, jakieś tam drobne rzeczy o dziwo trafiały. Nie uważam, że to może być przypadek. Następnie sprawa wygląda w ten sposób, że na skutek tego został skierowany wniosek do komornika, do komornik sądowy Dorota Lipniewska, kanclerza komisja przywódcy Grobrowej, gdzie już korespondencja adresowana do mnie jako do pełnomocnika określała, to było pismo z dnia 25 czerwca 2015, gdzie z pisma wynika m.in., że wzywam pana jako dłużnika do dobrowolnego opuszczenia opóźnienia lokalu mieszkalnego przy ulicy Rybackiej 41B przez 6. W związku z tym, zgodnie z artykułem 667 paragraf 1 KPT, złożyliśmy skargę na czynności komornika. To jest normalna procedura, która pozwala poddać kontroli. To jest jedyna możliwość poddać kontroli działalność komornika. Okazuje się, że ta skarga złożona w terminie, czyli w ciągu 7 dni, spowodowała taki skutek, bo trafia to do sądu. Sąd wzywa wówczas komornika o to, żeby przesłał mu całe akta sprawy i one są kontrolowane przez sąd, czy działania komornika były prawidłowe. Również w tych wnioskach jest zastrzeżenie, które wnosimy o to, żeby sąd wstrzymał do czasu rozpatrzenia czynność komornika, zanim merytorycznie to rozpatrzy. Jest to taka procedura, która w zasadzie na komornikach nie robi najmniejszego wrażenia. Znaczy powiem tak, sąd to w zasadzie ten nadzór ma charakter iluzoryczny, dlatego że komornicy sami rozstrzygają o tym, tu byłem, bo byłem akurat z panem w tym momencie, mam pewne słowo również tam, na rozmowie z panią komornik, że ona z góry wie, że zarzuty podniesione są nieistotne, to są ciągle to same, nie ma znaczenia i swoje czyni. Czyli krótko mówiąc, mimo że skarga wpłynęła i pan nie uczestniczył w tej eksmisji, prawda, na ten dzień, dlatego że po prostu, jako że skarga, jeżeli było nieprawostaczne, w związku z tym nie powinna ona być w ogóle wykonywana. I któregoś pięknego dnia pan zachodzi do tego lokalu, okazuje się, że no jest już, meble są wyniesione, tak, kłódka jest na drzwiach, coś tego typu działania. Niestety pan prezydent uznał, że takich skarg nie ma. Takich skarg nie ma i on być może po wyborach zorganizuje taką debatę,
On o takich skargach nie słyszał, zresztą okazał zdziwienie w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od pana prezydenta odpowiedź, gdzie okazał wielkie zdziwienie, że on się dziwi, że w ogóle problemy mieszkaniowe w Gruźniowcu istnieją. Jak słyszymy, one są, tutaj tych przykładów można bardzo dużo zebrać. Zresztą prasa, pani dziennikarz, która tutaj jest bardzo wiele spraw takich prowadziła, dziennikarskich w ciągu roku i być może wymagają one szczególnego pochylenia się, ale już wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze kolejny temat, trzeci, jeżeli chodzi o sprawę mieszkaniową, to chcielibyśmy poinformować państwa, że została złożona na ręce wojewody kujawsko-pomorskiego skarga na postępowanie prezydenta miasta Gruziądza, pana Roberta Malinowskiego. Skarga dotyczy oczywiście sprzedaży budynków przy ulicy Liberta i Żeromskiego. Skarga została skierowana przez wojewodę do pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Gruziądzu. Część skargi będzie rozpatrywana przez Radę Nadzorczą Spółki GTBS w Gruziądzu, a druga część przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gruziądza. Skarga dotyczy sprawowania złego nadzoru przez pana prezydenta i sprzedaży tych budynków przy ulicy Liberta i Żeromskiego po zaniżonej wartości, bezprzetargowo i bez operatu szacunkowego. Zostały postawione trzy zarzuty, któremu komisja rewizyjna w najbliższym czasie będzie musiała poświęcić, powiem szczerze, dość dużo czasu, że należy powołać być może świadków strony, wysłuchać strony, być może jeżeli będziemy mieli dostęp do pewnych dokumentów, to także zweryfikować to z faktami. To jest trzeci temat istotny mieszkaniowy, jak znacie państwo, już bardzo dość długo w czasie trwający, bo sprawy są dzisiaj w sądzie, trwają apelacje, są odwołania, jest także złożona kasacja. Oczywiście wszystko jest w toku, ale podstawowym faktem i znamienitym jest to, że Sąd Najwyższy wydał uchwałę na temat tego, że TBS-y nie mogą sprzedawać budynków. To jest kwestia ewidentna, to jest stwierdzenie najważniejsze. I TBS-y zostały stworzone z zupełnie innych celów i to, co zrealizował pan prezydent Malinowski, sprzedając 8 budynków, było wielkim złem, ale też było złamaniem prawa w tym przypadku. To jest trzecia kwestia mieszkaniowa, którą chcieliśmy poruszyć, a jeszcze, bo wiem, że państwo się troszeczkę niecierpliwicie, wrócimy do jednego z tematów, czyli na najbliższą specjalną sesję, a mianowicie temat powierzenia schroniska, prowadzenia schroniska dla psów Miejskiemu Zakładowi Komunikacji, spółce miejskiej notabene. Prosiłbym tutaj pana radnego Szymańskiego, by wprowadził nas w plenum. Konkretny projekt w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gruziądzu zadania własnego gminy dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Problem w tym, że ten temat wywołuje pewne kontrowersje. Odbyło się już posiedzenie komisji w tej sprawie. Były obecne osoby, które są chyba najbardziej zainteresowane powstaniem schroniska, takiego schroniska wybudowanego przez miasto lub spółkę komunalną, by zapewnić lepszy byt zwierzętom. My, szanowni państwo, pewne racje tych ludzi rozumiemy. Jesteśmy nawet głęboko przekonani, że można poprawić warunki lokalowe tych zwierząt, tych psów czy kotów, które również się tam znajdują i które przez miasto są utrzymywane. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że pewne rzeczy mogłyby ulec poprawie, jeżeli chodzi o takie schronisko typowo miejskie. Natomiast nie do końca rozumiemy pomysł, żeby to schronisko było powierzone, czy ta uchwała, by ją wykonać, było powierzone Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Chodzi o to, proszę państwa, że na ten zakład, na tą firmę komunalną, spółkę zrzuca się już praktycznie wszystko. My tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, gdzie spółka powinna zajmować się przewozami pasażerów. Do tego została powołana, by to robić jak najlepiej, jak najsprawniej, w jak najlepszych warunkach, jeżeli chodzi o przewóz. Natomiast, proszę państwa, już od pewnego czasu przecież my doświadczyliśmy tego, że radni musieli podjąć uchwałę o tym, żeby spółka zajmowała się odśnieżaniem, proszę państwa, żeby spółka zajmowała się oczyszczaniem miasta, żeby spółka zajmowała się prowadzeniem PSZOK-u. A teraz, proszę państwa, dochodzi jeszcze jedno zadanie związane z prowadzeniem
znaczy z zapewnieniem opieki dla bezdomnych zwierząt. My oczywiście wiemy, że może i są jakieś pewne racje co do powstania takiego schroniska i nieraz w poprzednich kadencjach również do tego tematu się przymierzaliśmy, uważając, że miasto przekazuje zbyt duże środki finansowe na prowadzenie tego schroniska. Natomiast mamy ciągle duże wątpliwości co do tego, aby to robił Miejski Zakład Komunikacji. I jesteśmy głęboko przekonani, że te wszystkie informacje, które spłynęły do nas na komisji, te wszystkie obliczenia, no jeszcze nas nie uspokajają. Myślimy, że jest jeszcze w tym wszystkim jakieś drugie dno i chcemy poznać no, jeszcze kilka rzeczy, które no, trzeba będzie, które wpłyną na pewno na pewne rozstrzygnięcia, bo ten projekt trafi już na najbliższą sesję, proszę Państwa, co też ciekawe, na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, jakby to było naprawdę jakaś bardzo istotna kwestia. Oczywiście niepokoją nas też koszty, bo proszę Państwa, miasto, które jest zadłużone, które ma pewne problemy finansowe, teraz nagle będzie musiało w swoim budżecie znaleźć konkretną kwotę do zagospodarowania. Mówi się, że koszt wybudowania takiego schroniska to jest od 2,5 do 4,5 miliona złotych. W związku z tym no, budzi to nas pewien niepokój, a tak powiedziałem wcześniej, bardziej związany z tym, że konkretne zadanie dostanie Miejski Zakład Komunikacji. W związku z tym myślę, że ta kwestia przez radnych, mam nadzieję, że do sesji będzie jeszcze na tyle sprawdzona, żeby podjąć jak najbardziej dobrą decyzję w tej kwestii. Ja powiedziałem, że ja mam wątpliwości, wyraziłem to również na komisji, natomiast do dnia dzisiejszego nie mam żadnej pewności jeszcze, jak ja się w tej sprawie zachowam, jak ja zagłosuję. A tutaj, o co chodzi z tym drugim dnem? No właśnie, no chcielibyśmy wiedzieć, no dlaczego właśnie to Miejski Zakład Komunikacji ma ponosić to zadanie. Czy nie można by znaleźć jakiegoś innego rozwiązania, które doprowadzi do tego, że ostatecznie takie miejskie schronisko by powstało. Czy mamy dwie wątpliwości zasadnicze. Pierwsza jeszcze kwestia prawna też jest, bo poza utworzeniem tego schroniska być może racjonalny pomysł i uzasadniony i uprawniony, natomiast kwestia prawna jest taka, że wiemy doskonale, że zawsze schronisko było powierzane zgodnie z ustawą zamówienia publicznych w drodze przetargu. W zasadzie każde takie zadanie w pewnym zakresie przez gminę powinno być na podstawie tej ustawy, na podstawie ogłoszonego przetargu rozstrzygane, czyli najkorzystniejsze warunki finansowe, optymalne zarówno dla jednej, jak i do drugiej strony. No niestety w tym przypadku to powierzenie zadania w trybie bezprzetargowym Miejskiemu Zakładowi Komunikacji no niestety budzi pewne wątpliwości. Czy jest to wszystko zgodne z prawem? Gdyby to dotyczyło oczywiście pewnego kontraktu związanego z przewozami organizowanymi dla ludzi, z tym do czego ten zakład został powołany, tu nie ma żadnej wątpliwości. Ale działanie na szkodę MZK znaczy miało swoje miejsce już kilka lat temu. Pamiętacie Państwo, kiedy trzy najlepsze linie autobusowe powierzono prywatnemu przewoźnikowi? Cztery najlepsze linie autobusowe powierzono prywatnemu przewoźnikowi. Do dzisiaj oczywiście to negatywnie skutkuje na wszystko, dlatego że korzyści czerpie prywatny przewoźnik, a nie MZK. I to dzisiejsze działanie niestety jest próbą, powiem brzydko, napchnięcia budżetu MZK, który dzisiaj jest w potrzebie, bo tak to wygląda. Pan prezydent stara się znaleźć różne rozwiązania. Oczywiście angażuje do tego też i czynniki społeczne, wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy są oddani zwierzętom, którzy myślą o losie tych zwierząt, myślą o jak najlepszych warunkach. Oczywiście naszym zdaniem, my mamy takie wypracowane zdanie, że miasto powinno wybudować takie schronisko, natomiast podmiotem prowadzącym powinno być Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt lub jakaś fundacja i takiemu podmiotowi należałoby powierzyć takie schronisko. Wtedy będziemy mieli na pewno pełne gwarancje, że warunki zarówno dla tych zwierząt, jak i dla osób, które by chciały czy dokonywać adopcji i tak dalej, tych zwierząt będą jak najlepsze, a los tych zwierząt będzie dobry i obsługa weterynaryjna, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to formuła ratowania budżetu MZK, które niestety co roku te koszty wzrastają, w ostatnich latach to dwuipółkrotnie, te wydatki miasta wzrosły na MZK, także tutaj mamy do czynienia no, z jakąś taką szaloną polityką. Zresztą spadek przewozów, likwidacja linii
likwidację kolejnych kursów, to też w drugą stronę to bardzo źle świadczy. To MZK nie znaczy jak gdyby przestaje spełniać swoje podstawowe funkcje, natomiast doczepia się szereg różnych zadań, które mają być kołami ratunkowymi, jeżeli chodzi o finanse. Czy proszę Państwa, gdyby tak przeczytać projekt uchwały plus uzasadnienie do tego projektu, to tak naprawdę, szczerze mówiąc, trudno jest przekonać radnych, którzy tak naprawdę patrzą na firmę, którzy patrzą na pewne koszty, którzy patrzą na pewne efekty, by radnych przekonać do tego typu działań. Tym bardziej, tak jak radny tutaj powiedział, no mamy pewne wątpliwości. No przecież nieprzypadkowo, proszę Państwa, spółka zajmuje się tym, co powiedziałem na początku. Oczyszczaniem, odśnieżaniem, prowadzeniem przoku i teraz jeszcze prowadzeniem schroniska. Czy w jakimś tam sensie wybudowaniem go. No bo oczywiście mam nadzieję, że ostatecznie, gdyby już do tego doszło, to faktycznie grupa wolontariuszy, konkretne stowarzyszenia tym schroniskiem będą się zajmować. Ale na dzisiaj, proszę Państwa, to jest to, o czym powiedziałem. No, jesteśmy głęboko przekonani, że nie jest to przypadkowe i po prostu są potrzebne na gwałt pieniądze MZK. Bardzo dziwne, Panie Radny, jest to, że kiedyś, jak ja byłem w komisji rewizyjnej 8 lat temu, to koszt schroniska wynosił rocznie 100 tysięcy złotych, a obecnie 1 100 000. Dziwi ta kwota. 11 razy wzrosły koszty przez te 7-8. Znaczy, dlatego uważamy, że może w tym jest trochę w tym racji, tak, żeby zmniejszyć koszty, żeby miasto wydawało mniej pieniędzy na utrzymanie tego typu schroniska. Natomiast to jest może racjonalne, bo tak jak powiedziałem dzisiaj, my gdzieś też wcześniej poszukiwaliśmy możliwości, aby zmniejszyć środki finansowe, które są z budżetu miasta wydawane na utrzymanie tych zwierząt. No ale fakt jest taki, że jak na razie z roku na rok te koszty rosną. Czy są jakieś pytania? Może tak. Może jeśli spółka MZK potrzebuje pomocy, to może warto w ten sposób pomóc. No może to jest jakieś rozwiązanie i pomoc dla spółki. No to może lepiej powiedzieć to wprost, tak? Mhm. Powiedzieć jasno i czytelnie, a nie po prostu lawirować gdzieś w tych środkach finansowych i kombinować na różne możliwe sposoby. Czy racjonalnie? Znaczy, tak czy inaczej, proszę Pana, no, spółka jest powołana nie po to, aby prowadzić swoje ale chodzi o to, żeby w Grudziądzu mieszkańcy mieli jak najlepszy racjonalne wykorzystanie środków publicznych w ogóle, no, to są orzeczenia na NSA przecież na ten temat i niektóre przypadki to są dopuszczane, tylko no, kwestia kwestia realizowania przewozów to jest podstawowe zadanie tej spółki, tylko w takich przypadkach można bezprzetargowo oddawać takie zadanie. To są określone warunki i konkretne przypadki. Natomiast nie możemy wszystkiego wpychać, bo będziemy mieli do czynienia z pewną niegospodarnością, z wydatkowaniem pieniędzy na wyrost. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja miasta Grudziądza. Grudziądz jest potwornie zadłużony, bo nie tylko swoje własne zadłużenie, prawie 300 milionowe, ale głównie zadłużenie szpitala, ponad 500, to jest pół miliardowe zadłużenie szpitala, ciąży także na karku miasta Grudziądza i jego mieszkańców.